Cześć, cześć Wam wszystkim, witam się z Wami w czwartek. Tak, czwartek. Ten czas tak szybko mija, ja w ogóle nie wiem kiedy, co, jak i gdzie. Właściwie mam już wakacje ponad tydzień, a w życiu bym nie powiedziała, że to tak szybko mija, ale no chyba ogólnie tak, czas tak mija, że nie zauważamy tego, a wiecie, wakacje to naprawdę bardzo, bardzo szybko często mijają, bo tak naprawdę robi się wszystko i nic. Nawet jak się leży w łóżku, wiecie, albo na seriale, co często młodzież, ale nie tylko, robi, to właśnie tak potem jest, że od rana do nocy się ogląda, czy nawet do kolejnego rana, i ten czas tak mija i właściwie znowu nic nie robimy, ale kurczę, mam nadzieję, że tak nie spędzę wakacji, tak jak mówiłam, mam różne plany. Natomiast z tą pracą jest problem, ponieważ miałam wysłać tego maila, właśnie napisałam w imieniu swoim i Kamili i to miała być czysta formalność. Ja tam dzwoniłam nawet chyba z 3 razy już do nich. Wiecie, pytałam co i jak, czy na pewno tak, a nie inaczej i wszystko tak, 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 proszę wysłać maila. To bardziej taka formalność i wszystko będzie spoko. No i wysłałam tego maila w piątek, jest czwartek, ale nie dostałam żadnej odpowiedzi, ani mailowej, ani telefonicznej, także zaczęłam się niepokoić, co jest grane. I czy po prostu nas ktoś nie wyrolował. No kurczę, no wiecie, rozmawiałam też w piątek tego samego dnia, co wysyłałam maila i wszystko wyglądało na aktualne i że jak najbardziej potrzebują dużo osób, to jednak wiecie, jest sieć hoteli. A coś tutaj wygląda jak niewypeł, ale wiecie, no po prostu musimy wiedzieć, tak? I uznałam, że jeżeli dzisiaj nie odpowiedzą, to po prostu zadzwonię znowu jutro i dopytam, czy to jest aktualne i czy po prostu dostali mojego maila, chociaż mam powiadomienie, że odczytano. Bo jeżeli to nie wypali, to będziemy musiały, wiecie, na szybciocha szukać czegoś innego, bo ja 7 wyjeżdżam, więc teraz jeszcze mamy tydzień, żeby ewentualnie coś ogarnąć, ewentualnie Kamilka będzie musiała sama ogarniać co i jak, bo mi będzie pewnie ciężko z wakacji to ogarniać. Natomiast, no, zobaczymy, ale no do pracy muszę iść, bo chcę pojechać też na wakacje we wrześniu. Wiecie, takie swoje, jakieś właśnie z kimś. Dla mnie miłym, dla mnie miłym, jak to brzmi, co nie? Jakby tyle osób było dla mnie niemiłych. Nie, nie, spoko, dla mnie są w miarę mili ludzie, tak mi się wydaje. Ale po prostu z kimś bardziej takim zaprzyjaźnionym. O tak, że się wiecie, bardziej znamy, jesteśmy dla siebie bliscy. No bo z taką osobą się chyba opłaca jechać na wakacje, a nie tam, wiecie, z byleki. Właśnie, a muszę mieć na to pieniądze, tak? Więc jak mieć pieniądze, jak nie? Z tego, że pójdzie się do pracy. Także muszę mieć tą pracę. Dobra, w ogóle pewnie słyszycie mój głos. Mam katar, zaraz pewnie ich kichnę. Tak, męczy mnie dalej katar. Gardło też mnie boli, mam też kaszel. Słuchajcie, jest godzina 11. Ja miałam oczywiście wstać o 7 dzisiaj. Wczoraj znowu chciałam iść spać, ale miałam taki problem z filmikiem, właśnie z tym vlogiem, który wstawiłam chyba koło północy w środę, tak, bo teraz będę do tyłu po prostu jeden dzień, wiecie, z vlogiem. Po prostu rano wstałam, obrabiałam, potem wróciłam, znowu nie działa, potem, że pamięci nie mam, potem, że coś tam, potem jakieś błędy, w końcu już w tym kreatorze YouTube'a już ten filmik wstawiłam właśnie. I no miałam takie po prostu zamieszanie, więc siedziałam późno, potem musiałam ponadrabiać też filmiki innych dziewczyn, bo też, wiecie, są cały czas dodawane i też nie chcę być do tyłu z nikim. Bo potem się zapomina o jakichś filmikach i się ich nie ogląda, więc jeszcze pooglądałam i chyba poszłam spać o 3:00, a o 7:00 musiałam wstać. Miałam budzik, ponieważ miałam zadzwonić do lekarza i umówić się, bo dzisiaj jedę po wyniki tych badań sanepidowskich, do książeczki i chciałam się umówić właśnie dzisiaj na wizytę, żeby tam mi jakiś lekarz potwierdził to, zatwierdził, dał tą pieczątkę. No i oczywiście miałam też iść po odbiór podpisu z ostatniego przedmiotu, właśnie został mi podpis od wykładowcy, który dawał od 8:15. No i Ania sobie śpi, budzę się, jest 8:10. Ekstra, nie? Ekstra. Ja no, naprawdę wkurzyłam się, ponieważ miałam dzwonić do tego lekarza, a wiecie, zależy mi na czasie, bo wyjeżdżam w niedzielę, mamy czwartek i jakby mnie dzisiaj nie przyjął, to jest jeszcze jakaś szansa, że przyjmie mnie jutro. Ale i tak lipa i chciałam to, wiecie, jak najszybciej załatwić, a no słabo, słaba sytuacja się zrobiła. Także ja stresie oczywiście zadzwoniłam tam, ale że już za późno i wszystkie tam terminy na dzisiaj są zajęte. Wkurzyłam się. No, a wiecie, ja ogólnie jestem miła i tak dalej, ale jak mi się wkurzy, to ja naprawdę mogę być drapieżna.
No śmiesznie brzmi, ale tak. Więc powiedziała pani, że zadzwonić jutro. Więc muszę jutro znowu o 7 wstać i zadzwonić i się umówić na jutro. I muszę iść koniecznie, bo w niedzielę wyjeżdżam, a potem jadę na wakacje. A no muszę mieć już ten podpis, więc kurczę, no muszę to zrobić. Także jutro muszę znowu wstać. No ale dobra, wiecie, wstałam szybko, właśnie nie umalowałam się, nie zjadłam śniadania, szybko pobiegłam na uczelnię, dostałam ten podpis, wróciłam, było przed 9:00. Poszłam dalej spać. Oczywiście nie zasnęłam, bo zrozumiałam powiadomienie, że znowu są jakieś kolejne filmiki. A ja mam ogólnie problem ze snem i wiecie, sobie wymawiam, że dobra, i tak nie zaśniesz, więc już obejrzę. No i nie dałam nawet sobie szansy, żeby zasnąć, a po prostu zaczęłam oglądać filmiki. I tak właśnie o tej 9:00 leżę do 11:00, jest 11:10, właśnie zrobiłam sobie śniadanie. I zaraz muszę jechać po wyniki, bo te wyniki właśnie mam dzisiaj też w drugim końcu miasta od 12:00 do 14:00. Ale ostatnio też przyszłam, wiecie, mówię, a dobra, to pójdę sobie na tą środkową godzinę, a tam były takie kolejki, że właśnie się przedłużyło, tak jak mówiłam, także już tak chcę, żeby na 12:00 tam być, ewentualnie trochę po, żeby tam być, wiecie, pierwsza jakoś w kolejce mniej więcej, jedna z tych pierwszych, także pojadę po te wyniki, no i chciałam z nim jechać do lekarza, no ale się nie uda, także wrócę potem do domu i może się prześpię, ale wątpię, naprawdę, ja zawsze mówię, że dobra, wrócę do domu, wiecie, odpocznę, prześpię się, ale niby tak nie wychodzi. Zawsze coś się robię innego, bo sobie wymawiam, że i tak przecież nie zasnę. No i po co spać, skoro potem w nocy nie będę mogła zasnąć, a potem w nocy i tak nie mogę zasnąć. Ciężkie życie Ani, nie? Wiem. No, a w ogóle właśnie jestem chora, więc i tak przydałby mi się ten lekarz, żeby może dał mi jakieś leki. Przecież na wakacje będzie słabo, jak pojadę chora i tego bym nie chciała. Ach. No, a jeszcze jutro muszę iść też do... na mój wydział, bo muszę właśnie załatwiać sprawę ze stypendium. Mam nadzieję, że tam będę nawet z uczelni znana, ale po prostu muszę mieć papiery potwierdzające moją średnią do mojej gminy o tym stypendium, o którym wam mówiłam. Natomiast liczę na to, że stypendium tutaj z uniwersytetu też dostanę. W końcu zakończyłam ze średnią 4,6. Miałabym dużo wyższą, gdyby nie jeden przedmiot, po prostu do którego się nie uczyłam, bo on nie jest z mojego jakby kierunku, tylko jest taki dodatkowy, jakby taki fakultet, więc olałam go troszkę tak tylko, żeby zdać i właściwie właśnie dostałam z niego 3,5 tak tylko, żeby zdać. A gdyby nie ten przedmiot, to miałabym znacznie jeszcze wyższą. Ale dobra, wiecie, nie o to chodzi, jakaś średnia. Ważne, żeby tylko była ta kasa. Hajs musi się zgadzać. Także jak tylko się załapę na to, a mam nadzieję, że tak, no wszyscy mi wmawiają, że tak, przecież dostaniesz. Więc mam nadzieję, że się nie mylicie i że je dostanę. Dobra, pogadałam sobie nie wiem ile. No, chciałam tylko się przywitać, ale niech będzie. No i wiecie, coś to przepraszam za mój głos, bo niektórzy piszą, czy ja mam chrypę. Ja wiem, że mam w filmikach taki inny głos i tak, to nie jest przez to, że się stresuję, chociaż czasami też się stresuję, że nagrywam i mam taki głos, ale po prostu mam taki trochę, ja to nazywam męski głos, no trudno, no. Taki mam, ale teraz to wyjątkowo jest tak, po prostu zmaksymalizowana ta siła tego głosu i jego właśnie rodzaj. Przez chorobę, także jak po prostu niektórych to denerwuje, to wyłączcie filmik, bo wiecie, no nie każdy musi, tak? Nie każdemu musi to się podobać, może wyłączyć, a wiem, że są też tacy, którzy właśnie lubią mój głos, także zapraszam do oglądania. Dobra, tak, ja właśnie jeszcze moje śniadanko wam pokażę. Mam tu taki jogurt grecki, chyba smakuje jakimś porzeczkowym, jakiś tam nowy smak. Dwie łyżki siemienia lnianego. Oraz dwie łyżki płatków owsianej górski i jedno kiwi. Wiecie, już wykorzystuję wszystko, co mam. Także mam płatki, mam siemię, jeszcze końcówkę, jakieś owoce. Także, żeby nic do siebie do domu nie zabierać, bo już w niedzielę jadę, to właśnie wszystko, wiecie, na talerz pakuję i wykorzystuję. Także takie zdrowe śniadanko już. Jeszcze wam pokażę mój obiad. Czyli dzisiaj takie combo, jak zrobić coś z niczego. Jest to trochę taka a la carbonara, bo wzięłam właśnie cebulę, czosnek, i taką szynkę pokroiłam na właśnie kawałeczki i podsmażyłam wszystko. I ugotowałam kalafiora, tak, kalafiora. Uznałam, że wiecie, czemu? Dodajemy zawsze brokuła, to czemu nie kalafiora do makaronu? Także właśnie pokroiłam na małe różyczki, ugotowałam makaron też i wszystko tutaj dodałam. Jeszcze rozpuściłam właśnie fetę ze śmietaną, no, którą też musiałam użyć od babci. Właśnie, wiecie, tak to powstało, żeby po prostu wykorzystać wszystko, co mam pomalutku. Żeby mi tych rzeczy ubywało z lodówki, żebym nic nie musiała wywalać. I naprawdę powstał taki bardzo fajny sos. Dodałam właśnie sól morską, pieprz i trochę oregano. I naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wyszło. I ten proces smaku przypomina i zapachu carbonarę. Także
Polecam spróbować. Nie wiem, czy wam mówiłam, że ja mam ogromny talent do brudzenia się czymkolwiek, wylewania czegokolwiek. Po prostu jestem wielką gapą. I co zrobiłam? Otwieram sobie lodówkę. No i oczywiście tak musiałam po prostu wyrzucić na siebie margarynę. No więc tak moja spódniczka się, właściwie sukienka się prezentuje. Bardzo modnie. Na topie ostatnio. To jest hit lata 2016. Polecam, róbcie tak częściej. Właściwie ja powinnam to robić częściej, a wy spróbujcie po prostu zacząć tak robić. No bo moim zdaniem to nadaje naprawdę bardzo ładny look sukience. I ja w ogóle nie wiem, czy wiecie, to mi zejdzie, skoro to jest tłuszcz. Jak żyć? Jak żyć? No, tak się chciałam wam pochwalić, żebyście po prostu wiedziały i wiedzieli, że no u mnie to norma, takie rzeczy i to nie będzie pierwszy i ostatni raz u mnie na kanale. Pokażę jedno z moich kolejnych ulubionych połączeń, ja to lubię bardzo to stwierdzenie, że to jest moim ulubionym połączeniem, tak jak miałam szpinek z fetą, tak właśnie pomidor, cebulka, sól, pieprz, śmietana, czy tam jogurt naturalny, takiej wersji light. To też kolejne takie mega, mega moje ulubione połączenie, zwłaszcza właśnie latem. Taka zimna przekąska, a bardzo, bardzo smaczna i od razu pomidor ma w ogóle inny smak. Także Boże, lubię się plątać. Także nawet jeżeli ktoś nie lubi pomidorów, to kolejna rzecz. To proponuję, może będę mówiła tak, spróbować właśnie ze śmietaną, solą, pieprzem, cebulką, a może wtedy się przekonacie do pomidorów. No ja na pewno bym się dała na to skusić. Okej, okay, tyle na teraz. No, zaraz mecz, 21. Czekam na Monię. Może coś tam robi. Monika to ta od sławnej szafy studenckiej. No, a jesteśmy w pokoju Martyny, ale oczywiście tak, mamy zgodę na oglądanie tutaj u niej w pokoju, bo już wyjechała na wakacje. Jestem bardzo, bardzo ciekawa wyniku. Oczywiście mam nadzieję, że wygramy. Oglądałam wszystkie mecze wyjątkowo. Często było tak, że nie widziałam jakiegoś meczu, ale teraz tak, oglądam wszystkie. I bardzo chcę, żebyśmy wygrali. Monisia! Mogę cię nagrać? Nie. Tak myślałam. Szanuję twoje prawa. Idź tam, bo ja ładuję telefon. A będzie to twoja koleżanka? Nie. A, no to dobrze. Czyli wyniki tego testu. I co? Nie, no to poczekaj, zaraz zobaczę. Muszę to zaprogramować. Co, mówisz, że wygramy? Tak, Monika jest, że wygramy, ja też. To musimy wygrać, nie? Ostatnio też razem oglądałyśmy, ja byłam, że wygramy, Monika też i wygraliśmy. O, to my jesteśmy dalej za Polską, więc dam radę. Ale z Ronaldo jeszcze nie widziałam meczu, żeby Polska grała przeciwko. Ok, oglądamy. No, to pierwsza połowa za nami. Mamy remis, ale ja tak obstawiam, że jeszcze i oni strzelą nam bramkę i jeszcze my strzelimy im bramkę. Będą karne i wygramy na karne ostatnio. Tylko, że nie po jeden, a po dwa. Tak liczę. No bardzo, wiecie, ekscytowałyśmy się i był pierwszy gol. Natomiast szkoda, że też oni szalili nam, ale jeszcze, wiecie, jest nadzieja. Trzymamy mocno kciuki i ja z moim zakatarzonym nosem, który pewnie teraz wygląda bardzo niekorzystnie i nie fajnie, ale trudno. Myślę, że to jakoś zniesiecie. Myślę, że właśnie jeszcze damy radę, trzymamy kciuki i do boju. No kochani, prawie wygraliśmy, prawie. No emocje były bardzo mocne i silne, natomiast ja i tak jestem naprawdę bardzo, bardzo dumna z Polaków i myślę, że naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej roboty, a przegrana to jest, wiecie, no o tyle, tak? O tyle też wygraliśmy. Ach, no że wiecie, szkoda, no Błaszczykowski, no. Ale też, wiecie, Błaszczykowski się spisał w innych meczach, także myślę, że powinniśmy mu darować i tak po prostu być dumni z Polaków, bo naprawdę to jest wielki, wielki kawał roboty i no, słuchajcie, to jednak Portugalia, ćwierćfinał. Byliśmy na równi, mieliśmy dogrywkę, karne i po prostu, no wiecie, taki, no, jeden szczególik zaważył o tym, że jednak przegraliśmy, a
o równie tyle mogliśmy wygrać. I wiecie, co by wtedy się działo, gdyby naprawdę Portugalia z nami przegrała. Także naprawdę cieszmy się i gratulujmy i naprawdę... Dzisiaj, wiecie, aż poczułam taką moc, że cieszę się naprawdę, że jestem Polką i jednak nasz kraj jeszcze pokaże i zobaczycie, że jeszcze wygramy kiedyś to euro, jeszcze wygramy. Naprawdę, jest to mocno wierzę, że tak będzie. No, także wierzcie razem ze mną. Dobra, a jest północ, także się z wami kończę. Ja się z wami kończę, wykończę. Nie wykończę się z wami chyba. No, także będę szła się umyć. Ale na pewno jeszcze nie spać, bo wiecie... Dam radę. No, ale za mnie się żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!